Witam wszystkich serdecznie na kanale Rekin Srebra. W dzisiejszym odcinku zademonstruję Państwu drugą monetę z serii Camelot, Sir Lancelot od Carpathian Mint. Zapraszam serdecznie na odcinek. Sir Lancelot był jednym z najsłynniejszych rycerzy w legendarnym okresie Króla Artura i Królestwie Camelot. Lancelot był znany z wielu bohaterskich czynów, takich jak ratowanie dam, uwalnianie jeńców, co czyniło go bardzo popularnym wśród innych rycerzy. Jest uważany za jednego z najodważniejszych rycerzy w służbie Króla Artura oraz jako najznamienitszego rycerza Okrągłego Stołu. Był synem króla Bana z Benic, a więc księciem z urodzenia. W dzieciństwie został porwany przez czarodziejkę Vivianę, która go wychowywała. Od 18 roku życia przebywał na dworze króla Artura, gdzie jeszcze przed przybyciem Artura nadano mu imię Lancelot. Był bardzo utalentowanym wojownikiem i brał udział w wielu bitwach. Wszystkie wygrywał dzięki swojej niebywałej sile, zręczności, wytrzymałości i umiejętności w walkach. Jego wzajemniona miłość do żony króla Artura, królowej Ginewry, stała się powodem upadku króla. Ta miłość, jako grzeszna, zamknęła też Lancelotowi możliwość zdobycia Świętego Graala oraz doprowadziła później do wygnania rycerza z Brytanii. Mimo to, Lancelot pozostał na tyle prawy, iż zdołał cudownie uleczyć rycerza zwanego Urlej z Węgier, którego mógł uzdrowić tylko największy rycerz świata. Miecz Lancelota nazywał się Arondike. Był niezwykle lekki i wytrzymały. Dzięki temu mógł szybko wygrywać pojedynki. Lancelot był ojcem Galahada, zdobywcy Graala, którego spłodził na skutek intrygi czarodziejki Brisen. Omotała go ona winę z domieszką ziół, tak aby wziął Elianę za Ginewrę. Jego syn był w pewnym sensie ucieleśnieniem najlepszych cech jego charakteru i jedynym rycerzem, któremu udało się Lancelota pokonać. Gdy Agrawe i Mordred podstępnie wydali jego związek z Ginewrą, Lancelot uciekł, a Ginewra została skazana na spalenie na stosie. Lancelot wraz z kompanami uratował ją przed śmiercią, zabijając przy tym kilku rycerzy Okrągłego Stołu, m.in. Gacharisa i Gareta. Jednak król Artur zwrócił się przeciwko niemu i oblegał go w zamku. Po pewnym czasie Lancelot wyrzekł się Ginewry i udał się na wygnanie. Tam dowiedział się, że Ginewra złożyła śluby zakonne, a Lancelot postanowił zostać pustelnikiem. Umarł krótko po śmierci ukochanej. Wiele opowieści o Lancelocie opiera się na jego dążeniu do doskonałości i dążeniu do bycia najlepszym rycerzem świata. Wiele z jego wypraw i bitew było wyzwaniami dla jego umiejętności i charakteru. Tak więc mamy drugą monetę z serii Camelot, tym razem Sir Lancelot, który był niepokonanym rycerzem Okrągłego Stołu. Moi drodzy, kolejny raz mamy świetnie wykonaną monetę od Carpathian Mint. Mamy tutaj High Relief, antyczne wykończenie oraz selektywne złocenie na mieczu, ale także wstawkę 3D, która podkreśla wiele rzeczy na rewersie. Jeśli chodzi o kapsel, to standardowo jest bardzo ciasny i szczelny. Przy otwieraniu zawsze delikatnie pomagam sobie nożykiem, ale przy tego typu monetach Super Premium jest to bardzo ważne, bardzo istotne. Już nie przedłużając, wyciągnę monetę z kapsla i zobaczymy, jak prezentuje się ten walor. Rewers monety przedstawia scenę, w której Lancelot, który nie jest jeszcze rycerzem Okrągłego Stołu, a jedynie poszukiwaczem przygód, spotyka Ginewrę, królową Camelotu w opałach, którą zaatakowali żołnierze Mordreda. Lancelot nie zdaje sobie sprawy, kim jest ta kobieta i natychmiast rusza na pomoc, by chronić Ginewrę i uwolnić ją od napastników. Na pierwszym planie widzimy Lancelota, który trzyma miecz w prawej ręce w gotowości bojowej, podczas gdy w lewej ręce trzyma tarczę, zasłaniając królową Ginewrę przed gradem strzał.
Królowa jest wystraszona i bezradna przebiegiem całej akcji. Proszę zwróćcie uwagę na strzały, które przeszyły tarczę i utknęły w niej, co oznacza, że łucznicy stoją bardzo blisko. Na drugim planie, na górze po prawej stronie, widzimy innego rycerza w pełnym uzbrojeniu z hełmem na głowie, który stoi za plecami Lancelota. Z prawej i lewej strony są widoczni łucznicy, którzy nadaremnie próbują zadać śmiertelny strzał Lancelotowi i królowej. A na dole z prawej strony widzimy kolejnego napastnika, który naciera na Lancelota, szukając okazji na zadanie śmiertelnego ciosu. Na dole, w otoku monety, jest umieszczony napis w języku angielskim, po prawej stronie Camelot jako nazwa serii, następnie Sir Lancelot jako nazwa monety, a w tle widzimy mur oraz bramę zamku. Dzięki wysokiemu reliefowi i antycznemu wykończeniu każdy szczegół rewersu jest znakomicie widoczny, a selektywne złocenie na mieczu oraz wstawka 3D w postaci tarczy dają naprawdę świetny efekt. Całość prezentuje się rewelacyjnie. Bardzo wysoka ocena. Awers monety przedstawia okrągły stół króla Artura, który jest symbolem jedności, harmonii i bractwa wśród rycerzy. Wokół stołu widnieje 12 herbów, które reprezentują 11 rycerzy i króla, zasiadających przy stole. Te herby są unikalne dla każdego rycerza i stanowią ważny element ich tożsamości. Co roku każdy z herbów będzie pokryty złotem, zgodnie z postacią na rewersie monety z serii. Takie pokrycie złotem wzbogaca już piękny i znaczący motyw, dodając mu jeszcze więcej blasku i wartości. Miecze, które przedzielają herby i miejsca przy stole, dodają dodatkowego dramatu i napięcia do tej scenerii. Te miecze symbolizują gotowość i odwagę rycerzy, aby bronić swojego króla oraz swoją ojczyznę. Na stole jest umieszczony wizerunek świętej pamięci królowej Elżbiety II. W otoku monety znajdują się napisy w języku angielskim $5 jako pełnoprawny środek płatniczy, z prawej strony Elizabeth II, a na dole znajduje się informacja o kraju emitenta Newey oraz rok bicia 2022. Następnie mamy podany symbol srebra AG i próbę 999. Jeśli chodzi o certyfikat, to standardowo w lewym górnym rogu mamy herb Mennicy Karpackiej, pod spodem mamy napis w języku angielskim Carpathian Mint, certyfikat, a pod spodem mamy informację, że jest to srebrna moneta, która jest oficjalnym środkiem płatniczym. Następnie z prawej strony mamy wyszczególnione parametry monety, rok bicia 2022, emitentem jest Newey, face value $5, metal silver, czystość 3/9, średnica 45 mm, waga 2 uncje trojańskie, antyk finish, selektywne złocenie, wstawka 3D oraz nakład to jedyne 500 sztuk na cały świat. Na samym dole w tle mamy bardzo fajną grafikę, taką samą jak na pudełku monety. Z lewej strony mamy duży napis Camelot, jest to oczywiście nazwa serii. Po prawej stronie znajduje się bardzo fajny hologram, który zabezpiecza nam tą monetę, a pod hologramem mamy podany numer monety 420 z 500, jest to oczywiście nakład. Po drugiej stronie certyfikatu mamy pokazany cały okrągły stół, wszystkie tytuły i herby rycerskie oraz na samym środku mamy barwy Lancelota i duży napis Lancelot. Tak więc podsumowując cały odcinek, kolejna świetna moneta Super Premium trafia do mojej kolekcji, trafia do mojego stosu. Osoby, które są już troszkę dłużej na moim kanale, na pewno wiedzą, że to jest moja tematyka. Uwielbiam tego typu właśnie monety. Uwielbiam średniowiecze, zakony, templariuszy, ukryte skarby, skrytobójców. To są właśnie moje klimaty, które kocham najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o serię Camelot, to naprawdę powiem Wam, 12 lat trwania tej serii może wywindować naprawdę kosmiczne ceny na pierwszej, drugiej, trzeciej, nawet piątej monecie z serii. Te monety naprawdę powiem Wam, że są wykonane nietuzinkowo, w pięknym stylu, w wysokim reliefie, w oksydzie, w antycznym wykończeniu. Mamy też selektywne złocenie, mamy wstawkę, która naprawdę daje świetny efekt na monecie, tak jak widzicie. I moim prywatnym zdaniem, bo oczywiście nie są to żadne porady inwestycyjne, te monety będą naprawdę zyskiwać bardzo wysoką premię.
Już w tej chwili pierwsza moneta z serii zyskała 700 zł na premii, tak więc naprawdę wszystko idzie w dobrym kierunku, wszystko idzie w dobrą stronę. Monety naprawdę mogą zawojować, mogą naprawdę zyskać wielu kolekcjonerów. Tak jak zawsze Wam powtarzam, jest to bardzo niski nakład, 500 sztuk na cały świat. Jest bardzo fajne wykonanie, mamy bardzo fajne pudełko i kapsel do tej monety, tak więc naprawdę takie walory mogą naprawdę dużo zyskiwać na wartości. I na sam koniec standardowo zapraszam wszystkich serdecznie na elitarną grupę Silver Stackerów na Discord. Link i zaproszenie w opisie filmu. Pamiętajcie, jeśli chcecie kupić monety na rynku wtórnym lub sprzedać, to miejsce jest idealne. Skupia już ponad 3000 Silver Stackerów, tak więc na pewno będzie Wam łatwiej odnaleźć się w świecie stackerskim czy też w świecie kolekcjonerów. W kolejnych odcinkach oczywiście pojawi się jeszcze więcej monet Super Premium. Pojawią się monety Premium i już w tej chwili kolejne paczki dotarły do studio, tak więc już w tej chwili nagrywam dla Was kolejne odcinki, a na tą chwilę chciałbym Wam wszystkim serdecznie podziękować za to, że jesteście, że zawsze jesteście na premierach, za wszystkie łapki i komentarze pod filmami. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! Sponsorem tego odcinka i oficjalnym partnerem tego kanału jest Kancelaria Adwokacka Marcina Bujalskiego, profesjonalna pomoc prawna.